Witajcie moi kochani, witam was bardzo serdecznie w niedzielny wieczór. Zobaczcie, niedzielny wieczór, a jest tak jasno i będzie coraz jaśniej, coraz dłużej. A my siedzimy w domach. Chcę wam powiedzieć na początek, że ledwo się tu przyczołgałem na ten live. Że czuję się, jakby przejechał po mnie czołg. Nie byłem w stanie umyć głowy dzisiaj rano pod prysznicem, bo ręce... O! Nie chcę iść do góry. Jak siedzę, to ciężko będzie ze wstaniem. Nie wiem, czy wiecie, że rozpocząłem oficjalny taki publiczny trening na kanale sportowym z Kuczajem, który jest trenerem fitness i mimo, że mu mówiłem, że jestem... Bo słuchajcie, to jest pomysł mój był taki, słuchajcie, ja się czuję, że się zaniedbałem, zapasłem. Ja jestem łasuchem i nie mam zamiaru z tego zrezygnować, ale słuchajcie, no, Krzysiek Stanowski mnie zważył na wizji i wyszło 97. No nie. Muszę się bronić przed tą barierą. Poza tym, słuchajcie, wchodzę na drugie piętro i mam zadyszkę. No nie. No muszę się wziąć za siebie i dla takich jak ja, kanapowców, którzy, co tu dużo mówić, z kanapy na łóżko, na fotel, Netflixy, Twitterki, YouTubik, kanał sportowy i tak dalej. No tak wygląda u mnie koronawirus, tak? Przesiadywanie w domu. I wziąłem się publicznie i tak było mi tak głupio w trakcie, że jestem tak słaby, słuchajcie, ale co gorsza, no idę, będę trenował, właśnie dlatego, że przyjąłem takie publiczne wyzwanie, dlatego, że dostałem od was, także wielu tutaj widziałem prywatne message, zdjęcia, że też ćwiczyliście w trakcie, że też nie umieliście złapać rytmu, martwy robak, która noga, gdzie, jak, ręka, noga, mózg na ścianie. Tam była taka sytuacja, że Kuczaj pyta, nie słyszę twojego oddechu, a ja niestety też już nie słyszałem swojego oddechu, ale na szczęście wrócił. Niemniej jednak to mi pokazało, jak dużo jest do zrobienia, jak jestem słaby, słuchajcie, pompki, 4 razy po 10 pompek, fakt, że ciężko to jest z takim pompek podnieść jeszcze z butelką i tak dalej. Nie chcę się tłumaczyć, mam zamiar brać się za siebie, tylko muszą zejść za kwasy. Ale przechodzimy do rzeczy, bo widzę, że wielu z was jest zbulwersowanych sytuacją i ja też jestem zbulwersowany sytuacją. Zobaczcie, codziennie niemalże mówimy o sytuacji, kiedy kluby biorą na siebie odpowiedzialność, cała FIFA, UEFA, no, za tą ligi, tak? Kombinują, jak tutaj wrócić do normalności, kiedy da się wznowić rozgrywki. Piłkarze dokonują donacji, przekazują na walkę z koronawirusem, żeby wspomóc służby ciężkie swoje miliony. Wielu gotowych do zrezygnowania, do obcięcia pensji. Jedni 100% jak w Juventusie, jedni 70% jak w Barcelonie, żeby z zaznaczeniem, trochę wywołana do... podstawiona pod ścianę Barcelona, ale jednak ratuje twarz i Leo Messi ogłasza, że 70% obcinamy, ale 100% będą dostawać wszyscy pracownicy klubu, nawet ci, którzy zarabiają tylko w dni meczowe. Chodzi o to, żeby im pomóc. Inni pomagają w służbie zdrowia. Zresztą cała Premier League przekazała chyba 125 milionów funtów na wspomożenie NHS, National Health Service, który tam też sobie z tym nie radzi. I zobaczcie, i nagle w tym wszystkim mamy Liverpool, klub wyjątkowy, nie jedyny w Premier League, który tak zrobił, ale z tych, które to zrobiły, wyjątkowy. Zobaczcie, gdzie mottem, tak jak szokowała nas postawa zarządu i piłkarzy Barcelony, handrycząca się, ile te obniżki mają wynieść i czy przypadkiem nie przenieść no, wszystkich zawodników, wszystkich sekcji i pracowników na taki system ERTE, gdzie rząd opłaca ich pensje. No ale wyobraźcie sobie, że rząd nagle miałby opłacać ileś tam procent pensji Leo Messiego, która jest jedna z najwyższych na świecie obok Cristiano Ronaldo. No i oczywiście zachowali się, zrezygnowali, z tego jest opłacone, są pracownicy klubu. A w Liverpoolu, wyobraźcie sobie, właściciele, czyli Fenway Sports Group, odesłały wszystkich pracowników biurowych i wszystkich poza piłkarzami tak naprawdę i członkami sztabu od przygotowania fizycznego i tak dalej, trenerów i tak dalej, lekarzy, na bezpłatny, przymusowy urlop, który to, zaraz jak on się dokładnie nazywa, ale wyleciało mi to z głowy. Farlow. To jest ciężkie do przetłumaczenia, taki przymusowy, bezpłatny urlop i zamierza skorzystać z rządowego planu pomocy w celu ochrony miejsc pracy. O co chodzi? Chodzi o to, że dzięki w ogóle rząd Wielkiej Brytanii przeznacza na pomoc przedsiębiorstwom. No jest Liverpool przedsiębiorstwem? Jest, tak? Jak wiele innych, które będą miały problemy z płatnościami. Tak? Nie ma dni meczowych, Liverpool nie zarobi, nie ma merchandisingu, nic się nie dzieje, straty, tak, straty. Ale są przedsiębiorstwa, które te straty zabiją, którzy by musieli zwolnić swoich pracowników, tak? Wszystkie restauracje, prawda, kelnerów i tak dalej, hotele, które są zamknięte i nie pracują. I dla nich w wielu krajach jest taki system, rząd opłaca 80% pensji pracownika, 20% tylko idzie z kasy przedsiębiorcy. 80% dotychczasowych zarobków jest wypłacanych z budżetu pomocowego państwa, ale nie więcej niż 2500. To i tak w tym momencie, w którym pracownik by został zwolniony i nie zarabiał w ogóle, i tak jest to dużo. 20% dopłaci dotychczasowy i do tego się Liverpool zobowiązał, czy też prawnie jest zmuszone, 80% państwo, 20% Liverpool, brakującą sumę, tak, żeby każdy otrzymał 100% swojej pensji. I wielkie emocje wzbudza to, że wielki, bogaty klub skorzystał, jakby przeniósł wszystkich swoich pracowników na garnuszek państwa, które walczy. Walczy przed tym, żeby jego gospodarka nie popadła w recesję. Notabene świetny program, muszę powiedzieć, aż 250 miliardów funtów na to przeznacza rząd Wielkiej Brytanii na pomoc w ten sposób właśnie, żeby chodzi o to, żeby ludzie dalej utrzymali swoje miejsca pracy, żeby nawet siedząc w domu dostawali pensję, bo pójdą i wydadzą tą pensję. Gdyby nie dostali tych pieniędzy, z czego by mieli żyć, to raz, a dwa, gospodarka w ogóle by stanęła, bo nikt by niczego nie kupował, niczego nie zamawiał. I zobaczcie, reakcje są, oburzeni są sami piłkarze Liverpoolu, oburzeni są kibice Liverpoolu, właśnie czytam na Guardianie, ale nie zdążyłem już przetłumaczyć, grupa kibiców zrzeszonych w takim stowarzyszeniu Spirit of Shankly, tak, Shankly, który był socjalistą, nigdy by, Bill Shankly, legendarny trener Liverpoolu, znamy wszyscy jego cytaty, on wymyślił ten, piłka to nie jest sprawa życia i śmierci, to jest coś o wiele bardziej ważnego. Bill Shankly, legendarny trener, zdobywał mistrzostwa Anglii i był takim wielkim, wspaniałym liderem. I wyobraźcie sobie, tak, ta grupa też protestuje, bo uważają, że to jest w ogóle wbrew, że to jest niemoralne, co zrobił wielki, bogaty klub, jego władze, jak mówię. Cała wina tutaj spada przecież nie na piłkarzy, nie na, że oni tu nie mieli nic do gadania, nie na Jurgena Kloppa, tylko na właścicieli Fenway Sports Group. Dziennikarze, liderzy opinii brytyjskiej są zszokowani. Zobaczcie, Henry Winter, to jest jego tweet, przymusowy urlop. Spodziewałem się więcej po Liverpoolu. Coronavirus Job Retention Scheme, tak się nazywa właśnie ten rządowy program. Coronavirus Job Retention Scheme zaprojektowany został, aby pomóc mniejszym, podatnym na zagrożenia firmom przetrwać burzę, a nie dawać bogatym klubom pieniędzy podatników potrzebnych gdzie indziej. To dobrze, że pracownicy otrzymują pełne wynagrodzenie, że wszyscy pracownicy Liverpoolu otrzymują 100% wynagrodzenia, ale praca na odległość jest sprzeczna z wartościami LFC. Inni dodają, że pieniądze, jakie Gary Lineker bodajże, pieniądze, jakie oszczędzi Liverpool, w ten sposób nie są warte utraty wizerunku, jaki się dokona tutaj. W kategoriach PR to jest szkoda nie do nadrobienia. Liverpool krytykują nawet jego własne gwiazdy, nawet takie legendy, bo chyba można mówić o nim w tej kategorii jak Jamie Carragher, wieloletni kapitan i dzisiaj pandit, ekspert telewizyjny, ale na pewno lider opinii, który powiedział: cały wypracowany szacunek przepadł. Stan Collymore, były napastnik, były zawodnik. Może pamiętacie, był niedawno, to znaczy pewnie w zeszłym roku, w Polsce na Stadionie Narodowym. Przemek Rudzki robił z nim wywiad. Bardzo, bardzo ciekawie opowiada o swoim życiu też, ale o współczesnej piłce. I on powiedział, to jest po prostu wszystko złe, czyli mówi takim nawet otwartym tekstem. Jamie Carragher na Twitterze: Jurgen Klopp okazał współczucie na początku pandemii. Piłkarze mocno zaangażowali się w obniżkę pensji zawodników Premier League, a teraz cały wypracowany szacunek przepada. Biedny Liverpool. A Stan Collymore mówi tak: drodzy kibice, ta opcja jest dla małych przedsiębiorstw, które chcą się w ten sposób ratować przed upadkiem. Każdy właściciel klubu Premier League ma poważne pieniądze, zarabia na gigantycznej wartości zespołu, więc dlaczego pracownicy nie dostaną nic z ich kieszeni? To po prostu fucking wrong. Dietmar Hamann, były pomocnik Liverpoolu, też dzisiaj wiemy doskonale niemiecki ekspert telewizyjny, któremu my wypominamy tutaj obcesowe słowa pod adresem Roberta Lewandowskiego i nieprawdziwe, pisze: astonishing by the news. Czyli jestem zdołowany tą wiadomością, że Liverpool postanowił skorzystać z programu urlopy, by uzyskać od rządu 80% wynagrodzenia dla niegrających sztabów. Nie do tego jest przeznaczona ta pomoc, w przeciwieństwie to jest wbrew moralnym zasadom i wartościom, jakie poznałem tam w klubie. Zajrzałem na czat i znalazłem bardzo ciekawą wymianę zdań. Zobaczcie, Jamal Music Finder pisze: czy wy ludzie jesteście dalej ślepi, że tak duży klub jak Liverpool to przedsiębiorstwo? I normalnym jest to, że skoro nie generuje przychodu, to szuka możliwości cięcia kosztów tam, gdzie tylko może. Jamal Music Finder broni tutaj Liverpoolu. Tak, Liverpool jest przedsiębiorstwem, ale bardzo bogatym. Zaraz usłyszycie, ile on traci obecnie. Jamal Music Finder pisze dalej: fakt, że na biednych nie trafił, ale przecież to logiczne posunięcie. Czasy romantycznego futbolu dawno przeminęły. Teraz liczy się kasa i przelewy. Taka prawda. Jeśli ktoś szuka romantycznego futbolu, to zapraszam na mecze okręgówki. Bardzo mocne słowa i Jamal Music Finder ma o tyle rację, że tak, Liverpool jest przedsiębiorstwem i jest to wszystko, co robi, zgodne z prawem, tak? Natomiast zupełnie nie pasuje do wizerunku Liverpoolu, jaki znamy, o czym za chwilę. Michał Sankowski odpisuje mu tak: to porównaj sobie zachowanie Liverpoolu do zachowania Bayernu, też duży klub, a jednak w tych czasach stara się pomagać. Wszystko to kwestia chciwości, czasem warto ją odstawić na bok. Dodajmy to, o czym mówiłem na początku. Liverpool nie jest jedynym klubem z Premier League, który z tego korzysta, tak? Czyli z przerzucenia swoich zawodników na garnuszek państwa. Jest jeszcze na zarobkach personelu, no, żeby się ratować, tak? swoje przychody. Zdecydował się Bournemouth, Newcastle United, Norwich, czy wreszcie Tottenham, o którym za chwilę, no ale oczywiście wszyscy są zbulwersowani. Zobaczcie, tutaj ktoś przerobił koszulkę Liverpoolu z nowym sponsorem. No i tym sponsorem jest rząd Zjednoczonego Królestwa, tak? To jest i tak jeszcze łagodny żart, bo inni wypominają, słuchajcie, że niedaleko szukając, nie trzeba sięgać tak jak Maciej Sankowski do aż do Bayernu w Europie przecież to się też dzieje powszechnie, zwłaszcza w Bundeslidze, tam Bayern, ale i Borussia Mönchengladbach, i Borussia Dortmund, i RB Lipsk. Ale zobaczcie, tutaj jest tweet na temat Manchesteru City, który zresztą zadeklarował, że 100% pensji nadal będzie Sky. Telewizja o tym poinformowała. Będzie płacił swoim pracownikom, nikogo nie wysyła na ten rządowy program pomocowy. I zobaczcie, tutaj jest taki tweet podsumowujący, co robi Manchester City in coronavirus crisis. Płaci pensję 1000 swoich pracowników, bo na przykład Tottenham zatrudnia ich 550 i oni zostali wysłani, prawda, na zieloną łączkę, znaczy na garnuszek państwa. Czyli płaci dalej pensję 1000 pracowników. Zaproponował stadion Etihad dla NHS, National Health Service, dla brytyjskiej służby zdrowia. Przekazuje spore udziały dla food banków, tak? Czyli żeby tym najbiedniejszym, niepracującym dostarczać starszym osobom, nie mogącym wychodzić, jedzenie. Wspiera starsze osoby, Pep Guardiola i piłkarze wspierają lokalne społeczności, przekazują swoje pieniądze. Co robi w tym czasie koronawirus? Pisze list do KAS, czyli do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego, żądając jednak utrzymania zawieszenia dla Manchesteru City w Lidze Mistrzów. To jeszcze pewnie było przed koronawirusem. Wysyłają Liverpool i Tottenham swoich pracowników na ten bezpłatny, przepraszam, przymusowy urlop. To jest oczywiście nie do końca prawda. Liverpool bardzo dużo robi, o czym za chwilę, bo też nie bądźmy nieuczciwi, bardzo dużo robią piłkarze Liverpoolu. Zaraz o tym opowiemy. Jordan Henderson pisze o tym The Times. Osobiście prowadzi taką inicjatywę, namawia piłkarzy Premier League, żeby się dobrowolnie poddali 30% obniżce pensji i żeby te pieniądze w całości zostały przekazane na National Health Service. Ale jest opór, wielu piłkarzy Premier League się na to nie zgadza. O tym za chwilę. Klub też jako taki, zresztą zaraz wam opowiem, natomiast chodzi o to, że to jest jeden z najbogatszych klubów Anglii, ale i Europy. Zobaczcie, tweet tutaj, który podsumowuje trójkę drużyn z poprzedniej edycji, tej z 2019 roku w Lidze Mistrzów. Kto ile zarobił? Barcelona 118 milionów, Liverpool 111 milionów euro, Tottenham 102 miliony. I te dwa kluby dzisiaj przyoszczędzają na swoich pracownikach, przerzucając ich na garnuszek państwa. Zero respektu, zero klasy. Bo właśnie taki jest odbiór i nad tym boleje Jamie Carragher, że bardzo to uderza wizerunek. Inni piszą tutaj, zobaczcie, ktoś porównuje, bo ja rozumiem, tamten tweet był o Manchesterze City, ironiczny, że piszą list do KAS w sprawie zawieszenia Manchesteru City, bo to pewnie kibica City. Tu inny kibic mówi, a Real Madryt nikogo nie wysyła na ten właśnie RT, na ten program pomocowy rządu, płacą wszystkim swoim pracownikom, płacą pieniądze, przekazują donacje na system służby zdrowia, oddali też stadion na Santiago Bernabeu, jak wiecie, też tam jest magazyn, są stadiony czy lotniska, które stają się niestety kostnicami, co brzmi strasznie, czy jak stadion słynny w Rio de Janeiro, Maracana, wielkim szpitalem, gdzie są ci zarażeni, lądują na koronawirus. Byłem tam przecież ostatnio tyle razy i usiłuję sobie wyobrazić, to jest olbrzym, gigantyczne podziemia i teraz wyobrażam sobie, że tam stoją wszędzie łóżka, przegrody z pleksji, więc Santiago Bernabeu też jest oddany na takie miejsce przechowywania sprzętu medycznego i końcówka tutaj. It's easy to say you'll never walk alone. It's not easy to act like it. Czyli łatwo jest powiedzieć, nigdy nie będziesz sam, nie jest łatwo to wykonać. Dodam tylko jeszcze tweet Michała Borkowskiego, tutaj dziennikarza, specjalisty od Serie A głównie, ale wypunktował, słuchajcie, czy jest już jakiś sweet filmik, jak Jurgen Klopp przybija każdemu pracownikowi Liverpoolu piątkę, życząc dobrej zabawy na tymczasowym urlopie? Żeby było jasne, nie chodzi o Kloppa, nie chodzi nawet o Liverpool. Chodzi o narrację, że to kolejny więcej niż klub i mega fajny wujek Jurgen z uśmiechem takim, że trzeba oczy mrużyć, bo fajne filmiki kręcą, jak to każdego wita i tak dalej. Nie w 2020 roku, nie w topowej piłce takie historie. I to jest właśnie wielka krzywda, moim zdaniem, jaką władze Liverpoolu robią właśnie Jurgenowi Kloppowi, właśnie wizerunkowi, na który długo pracował Liverpool FC, bo i on jest czymś więcej niż klub. Ale amerykański właściciel Fenway Group, no to jest ich decyzja, tak? Decyzja taka typowo bezdusznej korporacji. Tniemy koszty, gdzie się da. O, jest taka opcja, daj się, niech państwo im płaci. Przerzucamy, tak? Zaoszczędzimy. Ile zaoszczędzimy? 800 tysięcy funtów miesięcznie. Przepraszam, klub, który zarobił, jeszcze o tym za chwilę, klub, który zarobił przychody 125 milionów funtów przed opodatkowaniem na 345 milionów funtów zysku po opłaceniu podatków, wszystkich pensji i tak dalej, bonusów i tak dalej, chce przyoszczędzić na 800 tysiącach funtów miesięcznie. Chce, żeby zapłacił to rząd, gdy jest tyle innych wydatków. Jurgen Klopp jest trenerem wyjątkowym, ma wyjątkowy kontakt z każdym człowiekiem, który dla klubu pracuje. To nie jest poza, on taki po prostu jest. I teraz ten jego charakter, to za co go tak kochają zawodnicy i właśnie pracownicy klubu, którzy czują się docenieni, wymawianie mu tego, to jest teraz winnym takich tweetów i takiego postrzegania Liverpoolu są władze, które na siłę chcą przeoszczędzić, bo wbrew temu, co się dzieje, właśnie wizerunek Liverpoolu jest wielki. Jest to hasło. Liverpool, zresztą i historia tego klubu, tak? Ci, którzy ponieśli śmierć na Hillsborough i tak dalej, zjednoczeni w walce o prawdę, w walce z The Sun, w walce z różnymi manipulacjami. Sam osobiście byłem świadkiem, kiedy to słowo "You'll never walk alone" było przerabiane w czyn. Widziałem to na własne oczy, chociażby kiedy Jerzy Dudek popełniał błędy, ale bardzo go lubili, bardzo mu byli wdzięczni. W poprzednim sezonie mało co Liverpool nie zdobył Mistrzostwa Anglii. Jurek zachował najwięcej czystych kąt, przebił nawet Bruce'a Grobelara pod tym względem i wiedząc, że teraz zostanie wysłany bardzo długo na ławkę rezerwowych, żeby odpoczął, bo Gerard Houllier uważał, że jest zajechany przez Jerzego Engela, przez przygotowanie do mundialu i to przez mundial i kadrę. On nie ma siły, on stracił refleks, nogi stały się ciężkie. Powiedział mi zresztą w wywiadzie, że teraz chcę mu dać odpocząć, ale powiedział: zaczekaj, teraz dam mu jeszcze zagrać ostatni mecz z Ipswich Town, pamiętam. I słuchajcie, całe trybuny Jersey, "You'll never walk alone", piłkarze po meczu odsłonili koszulki pod spodem Jersey, "You'll never walk alone" i inaczej idziecie na tą banicję, to znaczy na tą ławkę, wchodzi młody wtedy Chris Kirkland, ale nie czujecie się wykopani, prawda, na trybuny czy tam na rezerwę, tylko po prostu okej, jesteśmy z tobą, tak? I tak wielokrotnie Liverpool to pokazywał, chociaż niektórzy mówią, że na przykład taki Loris Karius dostał kopa w tyłek, został wykopany do Ligi Tureckiej za swoje błędy i te finale Ligi Mistrzów z Realem Madryt, ale generalnie za całą całokrzesz. No ale z drugiej strony trudno, żeby klub w imię You'll Never Walk Alone dalej trzymał słabego bramkarza, a nie sprowadzał Alissona. Ale chcę powiedzieć o czym innym, że nawet w koronawirusie działalność piłkarzy i klubu Liverpoolu była bardzo taka fair. Zobaczcie, jak mówiłem, pisze o tym The Times, że Jordan Henderson, kapitan, prowadzi kampanię, żeby przekonać wszystkich piłkarzy Premier League, żeby jednak się zdecydowali przekazać 30% swoich zarobków na National Health Service. Służby medyczne Liverpoolu zaangażowały się w pomoc NHS. Stewardzi i wolontariusze, kibice wolontariusze pomagają starszym, roznosząc zakupy. Piłkarze też osobiście przekazują własną kasę, na przykład Mohamed Salah czy Sadio Mane. Znani zresztą w ogóle z charytatywności w swoich ojczyznach, tak? Salah, który tam zbudował drogę do swojego miasteczka, z którego pochodzi, zbudował tam szkołę, szpital i tak dalej, Sadio Mane to samo. I teraz też przekazują pieniądze na walkę z wirusem w swoich ojczyznach. Senegal, to jest w ogóle ciekawe, bo wszyscy tak uważali, że Afryka natychmiast zostanie zaatakowana, natomiast nie ma tam wcale dużo wyników. No ale właśnie, pytanie, czy akurat Egipt, Republika Południowej Afryki, Algeria, trzy najbardziej dotknięte koronawirusem kraje w Afryce, a gdzie indziej po parę przypadków. Pytanie, czy tam w ogóle są robione testy. Ale to nie o tym, gadamy o czym innym. Spróbujcie się wczuć w tych pracowników Liverpoolu, którzy właśnie zostali odesłani na taki przymusowy urlop. Ja się zaraz wczuję, tylko chciałem zobaczyć, jak komentujecie na czacie. Justyna Pawliczak. Anglicy generalnie wyłamują się z schematą, ale i w dobrym kierunku, i w złym. Pamiętacie, że chcieli się wyłamać z europejskiego schematu i poddać cały naród koronawirusowi po to, żeby zyskać odporność społeczną, stadną. Tak? Im więcej się zarazi, tym więcej przejdzie łagodnie, albo wykuruje się, no część po prostu nie wyjdzie z tego, tak? Ale żeby izolować wyłącznie z tych starych mieszkańców najbardziej zagrożonych, a młodzi niech się zarażą, ale zobaczcie, młodzi też chorują, ledwo wychodzą z tego. Koronawirus zostawia straszne, trwałe ślady w organizmach, więc zmieniono jednak to podejście, a wydawało się, że jako jedyni podejdą zupełnie inaczej i odpornią się na lata już. Nieważne. Jak komentujecie? Maciej Kulesza-Flasiński. Panie Michale, czy uważa Pan, że takie zachowanie włodarzy Liverpoolu może mieć jakikolwiek wpływ na ewentualnie nieprzyznanie Liverpoolowi mistrzostwa? Czy FA może w jakiś sposób wziąć to pod uwagę? No nie chcę się wierzyć. Mało tego. Uważam, że ta decyzja zostanie zmieniona. Były już przypadki w historii niedawnej Liverpoolu właśnie już za czasów Fenway Sports Group, gdzie wycofywali się z niepopularnych decyzji, na przykład o tym, że ceny biletów sięgnęły 77 funtów, wycofali się, ustępowali, kiedy te bilety były... po prostu jest to tak szkodliwa decyzja PR-owsko, jest to tak niewielka oszczędność, słuchajcie, to jest jakaś decyzja korporacyjna, której ktoś nie przemyślał, ktoś może w Ameryce, siedząc w jakimś biurze, bo tam mieści się siedziba tej grupy i stamtąd są właściciele. Po prostu nie pasuje to kompletnie do etyki Liverpoolu. No naprawdę, to jest, przecież oni więcej przekazują na cele charytatywne, właśnie na National Health Service, a tu nagle oszczędność 800 czy 900 tysięcy funtów jest śmieszna i niewspółmierna do strat wizerunkowych, PR-owskich. Natomiast zupełnie nie wierzę, żeby FA mogła podjąć decyzję na tej podstawie. Zjedzie sympatia do Liverpoolu, ale przecież tą sympatię mieli tylko kibice Liverpoolu do swojej drużyny. Natomiast głębsza jest strach, jak widzicie z The Athletic, zaraz omówię ten artykuł, ale właśnie tutaj Simon Hughes pisze o tym, że też kibice tracą identyfikację z własnym klubem, tak? Bo to nie jest ich klub i kibice już na ten temat dają wyraz, że to jest sprzeczne z tym wszystkim, o co walczył właśnie Bill Shankly, z jego podejściem, że stosunek do pracownika. Za chwileczkę o tym jeszcze chciałem przeczytać wasze komentarze, bo potem one mi gdzieś zginą i będą następne. Bolo poza kontrolą, patrząc na kluby jak na przedsiębiorstwa, to mogą obciąć koszty jak chcą, mieszcząc się w liniach prawa oczywiście. Totki i Liverpool mogą tak zrobić, ale wpychają się w fatalne światło, nie pochwalam. Więc podkreślam, to wszystko jest legalne, nikt tu nikogo nie oszukał, nikt tu nie dokonał skoku, po prostu każde przedsiębiorstwo może w Wielkiej Brytanii się w ten sposób ratować, tak? Po to rząd stworzył ten program, żeby odciążyć przedsiębiorców. Nie zwalniajcie ludzi, niech oni dalej dostają 100% swojej pensji, bo oni tą pensję będą wydawać, dzięki temu gospodarka przeżyje. No ale są kluby, które nie muszą, znaczy są przedsiębiorstwa, które z tego nie muszą korzystać, bo na przykład cały czas niezmiennie dobrze prosperują. Nie mają w związku z koronawirusem żadnych strat, przecież są takie branże. Wojciech Wasielewski pisze, kompromitacja Liverpoolu i Tottenhamu, teraz zero szacunku dla całego ich zarządu. Właśnie, pamiętajmy, dla zarządu, tak jak nie szanowaliśmy zarządu Barcelony, nie dla klubu, nie dla jego historii, nie dla piłkarzy, którzy wręcz są wściekli na tą decyzję. Piłkarze powinni się złożyć na pensję tych pracowników, żeby nie zepsuć również swojego wizerunku. No właśnie, tak zrobiła przecież Barcelona. Tam musieli odciąć aż 70% pensji. Tutaj wiemy, że chodzi o dużo mniejszą sumę. Barcelona oszczędza na tych obniżkach. Mówił o tym prezydent Josep Bartomeu, 16 milionów euro miesięcznie, Liverpool zaledwie 1 milion, tak, oszczędzi na tych pracownikach. Vivaldi 71, jak zawsze musi się znaleźć bezpretensowy wyjątek, trochę siara, wielki Liverpool, jednak można by znaleźć w tym czasie jakieś inne pozytywne rozwiązanie pod względem moralnym i wizerunkowym, to wstyd. Dawid Szwed, Jurgen Klopp to najweselszy trener, chwała za to, co Borussia Dortmund i Liverpool zrobił. Widziałbym go kiedyś w Bayernie, Monachium, Realu Madryt, albo Barcelonie, albo Juventusie, albo reprezentacji Niemiec. No właśnie, ja myślę, że on też straci trochę serce do zarządu, to na pewno, tak jak Leo Messi stracił do zarządu Barcelony. Natomiast co do przyszłości, nie chce mi się wierzyć, żeby Jurgen Klopp chciał podjąć pracę w takim klubie jak Real, Barcelona, Juventus, bo on właśnie, Borussia Dortmund w kontrze do Bayernu Wielkiego, gdzie się przychodzi właściwie na gotowe, ściągasz gwiazdę taką, jaką chcą. On zawsze szukał klubów z fantastyczną historią, ale nieoczywistych. Stąd decyzja o Liverpoolu i na razie z jego deklaracji wynika, że bardzo chciałby kiedyś poprowadzić reprezentację Niemiec, dojrzał do tego. Może będzie następcą Joachima Lewa. No, to jest pytanie, jak długo jeszcze Joachim Lew będzie chciał być trenerem Niemiec. Co jeszcze piszecie? Pocahontas Junior. Klopp i piłkarze się obronią, zarząd podejmuje decyzje. Ci, którzy wiedzą, jak świat wygląda, nie poczują się urażeni. Ci, którzy wiedzą, to Maciej Konecki napisał, zgoda, ale jest wielu takich, którzy nie wiedzą i zobaczycie, że wykorzystają to do szydery z Liverpoolu, do ataku na wartości. No na razie ataku na wartości Liverpoolu dokonał ten bezduszny zarząd. I widzę, że jest 2100 osób na live'ie. Bardzo wam wszystkim dziękuję za wszystkie łapki w górze i za wszystkie przybite suby. Widzę, że 7 łapek jest w dół. Mam nadzieję, że to są łapki w dół dla decyzji Liverpoolu, a nie dla tego, o czym mówię. Ja tylko o tym opowiadam i przekazuję też moją opinię. Tak? Też jestem tym zszokowany i dlatego wierzę, że jeszcze się z tej decyzji wycofają, bo oszczędność jest żadna, a wizerunek po prostu nie da się, latami trzeba będzie zapracować. Zobaczycie, że latami będą w ogóle będziemy latami wspominać różne postawy w trakcie w trakcie zarazy, w trakcie kwarantanny. Półczłowiek, pół litra, pisze LFC, zachował się nieodpowiednio i według mnie więcej stracili niż zyskali. Dobre imię jest więcej warte niż te grosze, które zarobili. Smutne jest, że w obecnym świecie nadal tak bardzo liczy się kasa. Oczywiście kasa jest bardzo ważna dla... nie mam nic przeciwko walce o kasie. Na przykład walka lig europejskich, Serie A, Premier League, La Liga, Bundesligi, już wyznaczanie sobie terminów. Zobaczcie, w Bayern chyba od poniedziałku wznawia treningi, tak? W jakichś tam kilku grupach jednak, ale wznawia, bo myślą, że w maju jednak wznowią rozgrywki, bo to jest kluczowe dla utrzymania biznesu, tak? Bo można przeżyć koronawirus, on minie, a zostanie spalona ziemia, cały piłkarski ekosystem i wiele branż musi sobie poradzić, więc to, że się dużo mówi o kasie w tym momencie, no bo ta gospodarka, słuchajcie, no nie chcemy stagnacji, że ktoś napisał brutalnie, że owszem, wiele osób przeżyje koronawirus, w nich nie trafi, nie zarażą się, ale popełnią samobójstwo, bo stracą pracę, upadną ich biznesy, nie będą mogli zapłacić pieniędzy ludziom, nie będą mogli zwrócić kredytów bankom za swoje przedsiębiorstwa, więc stąd dlatego rządy muszą po prostu pomagać przedsiębiorcom, tak? Zawieszać podatki, banki, kredyty i tak dalej, więc trzeba mówić o kasie, tak? Ale w przypadku Liverpoolu mówimy o przebogatym klubie. Maksimum PLN pisze, ludzie teraz zostaną bez kasy do życia, ludzie, którzy żyli tym klubem, a to zostawi skazę na wizerunku oraz na historii, czy tego chcą, czy nie. Dlatego liczę, że jeszcze usłyszymy decyzję, że to było nieprzemyślane. Szumidan Studio Tańca, czy to prawda, że Legia zwolniła 50 osób? Słyszałem, że to prawda, zwłaszcza w takich działach jak marketing, PR, no to nie są czasy, tak? Piłkarze też będą się zrzekać części pensji, są oszczędności. No pamiętajmy, że jesteśmy w Polsce, gdzie nie ma takiego programu, gdyby był, że 80% pensji płaci pracownikowi rząd, a tylko 20 przedsiębiorca, może udałoby się te etaty zachować. A propos Szumidan Studio Tańca, chcę powiedzieć, że widziałem, że założyliście też kanał na YouTubie. Kto chce popatrzeć, jak inni tańczą, nauczyć się tańca, to zapraszam. Ja ledwo się ruszam, tu jakoś się ruszam, tak, ale ruchy mam ograniczone. Ja jestem nie w formie do tańczenia, jestem przekonany, żeby ćwiczyć, ale nie żeby odzyskać tą formę, tak, ale zatańczę dopiero za, no nie wiem, pół roku pewnie, czy coś takiego. Makropulos pisze, świat futbolu już dawno się zmienił, a wielkie kluby z piękną historią, wielkie przedsiębiorstwa, to my raz na jakiś czas uświadamiamy sobie, jacy jesteśmy naiwni, wierząc w romantyzm futbolu. Ale przecież... Czy możemy nazwać romantycznym klubem Manchester City? Może tam podjęto decyzję, że dla naszego... Może decyzja, żeby utrzymać pracę i płacić 1000 pracowników dalej pensję, wynikała z dobroci serca, a może z po prostu takiego PR-owskiego podejścia. Tak, no nie, lepiej dla nas będzie, jeśli po prostu przekażemy te pieniądze służbie zdrowia, dużą donację, oddamy stadion, na razie to jest deklaracja i tak dalej, i tak dalej. Nie wiemy, ale świadczy to dobrze. Zobaczcie, dzisiaj mówimy w pięknych słowach o Manchesterze City, a zupełnie... Gdyby było odwrotnie, spodziewałbym się, tak? Tutaj szejkowie nie czują angielskiego społeczeństwa, a dla kibiców to jest bardzo ważne. Nasz klub pomaga, my też pomagamy sobie, a tutaj zobaczcie, mówiłem o tym, spróbujcie się wczuć w tych pracowników Liverpoolu, którzy właśnie zostali na te urlopy odesłani i wiedzą, że klub umywa ręce, a teraz 80% pensji płaci im państwo tak długo, jak długo może, tak? Gdzie jest You'll Never Walk Alone, tak? Idźcie sobie, przez chwilę idźcie sami, idźcie na garnuszek państwa, a jak się pandemia skończy, to wrócicie i znów będziemy szli razem. No jak mówię, zaprzecza to ideałom Liverpoolu. I Simon Hughes, pokazywałem wam już ten artykuł z The Athletic, rzuca ciekawe światło, bo opowiada o właśnie o tej Fenway Sports Group. On kiedyś pracował w jakimś, dawno temu jako młody dziennikarz, przy magazynie klubowym, wydawanym co tydzień, takim klubowym magazynie w Liverpoolu. I kiedy Fenway Sports Group przejęło Liverpool, to od razu zaczęło podchodzić do wszystkich spraw bardzo korporacyjnie, tak? Czyli monetyzacja wszystkich asetów, tak? Mówi, gdzie można robić ograniczenia wydatków i tak dalej, jacyś tam księgowi, Excel i tak dalej, tymczasem to jest coś więcej. Wydawca wtedy stracił, ten wydawca tego magazynu stracił kontrakt, klub wolał przenieść do wydawnictwa z Londynu, bo przyniosło to jakieś oszczędności, ale straciło przez to parę czy paręnaście, nie wiem dokładnie ile osób, ale sporo osób w Liverpoolu, bo wydawanie takiego magazynu, no to nie są tylko dziennikarze, to są jacyś graficy, to są jacyś drukarze, to są cały łańcuch iluś tam rodzin jednak znalazł się bez pracy, więc on opowiada, że no po prostu taka to była decyzja. A teraz, mówiąc językiem korporacyjnym, skąd ta decyzja? No bo zastopował się cash flow, czyli przepływ gotówki. Rozumiałbym to w klubie ekstraklasy, tak, które żyją z tych transzy od Kanału Plus i TVP, żyją tak trochę, no nie z dnia na dzień, ale z miesiąca na miesiąc i są zależne, na przykład wypłacimy wam pensję, mają na pensję, na bieżące wydatki, no choćby z dnia meczowego, tak, był mecz zwłaszcza jakiejś drużyny z Legią, były pełne trybuny, jest kasa w klubie, jest na bieżące wydatki. A teraz następna będzie, jak w kolejnym kwartale Kanał Plus przeleje kolejną transzę, ale tu mówimy o Liverpoolu, tak? I jak właśnie pisze Simon Hughes, jeśli futbolu nie będzie przez 3 miesiące na przykład, to ten ruch o wysłaniu pracowników na przymusowe korona-urlopy pozwoli zaoszczędzić sumę 700-800 tysięcy miesięcznie. Miesięcznie czy tygodniowo, nie jestem tego pewien, ale nawet jeśli tygodniowo, no to są 2 pensje gwiazd, tak? Tygodniówki, ale wydaje mi się, że miesięcznie. Nawet jeśli uznamy, że to sporo, to zobaczcie, pisze Hughes, Liverpool dopiero co 5 tygodni temu chwalił się rekordowym przychodem 125 milionów funtów przed podatkiem, dochodami 533 miliony. Żeby dać wam jeszcze, bo ten komunikat o tym obniżeniu tych pensji argumentował też Liverpool na stronie lfc.pl, naszej polskiej, bardzo dobrej stronie o Liverpoolu, znalazłem ten komunikat. Oni tam piszą tak: Liverpool FC skierował na urlop część pracowników dotkniętych zawieszeniem Premier League. Klub potwierdził, że pracownicy ci będą otrzymywali 100% swojego dotychczasowego wynagrodzenia, więc też nie róbmy z tego sytuacji, że nagle pozbyto się zawodników i oni teraz nie mają, właśnie mają 100% pensji, jakie mieli, tylko 80% z nich pokrywa państwo. I to stanowi zapewnienie, że żaden z członków personelu nie zostanie w sytuacji poszkodowany finansowo. W ubiegłym miesiącu klub potwierdził również, że w okresie zawieszenia rozgrywek będzie wypłacał wynagrodzenie członkom personelu pracującego dotychczas niezależnie, czy pracowali oni w dni meczowe, czy w dni, w których spotkania się nie odbywały. i że trwają obecnie rozmowy na temat redukcji wynagrodzenia w okresie, w którym mecze nie są rozgrywane zgodnie z terminarzem, ale dyskusje te są bardzo złożone i obecnie proces wypracowania rozwiązania wciąż trwa, ale też pisze Liverpool, i to musimy odnotować, krytykując go za jedno, że dodatkowo mając na uwadze, jak ważne jest zdrowie i samopoczucie wszystkich osób zaangażowanych w działanie klubu, podjęte zostały aktywne kroki mające na celu wsparcie personelu podczas kryzysu. Uruchomiono m.in. nowy portal internetowy zapewniający informacje dotyczące zdrowia i kluczowe dane kontaktowe. Wsparcie klubowego psychologa sportowego w temacie zdrowia psychicznego i samopoczucia. Porady żywieniowe od dyrektora Departamentu Wyżywienia. Ponadto klub zainicjował działanie nowej platformy do nauki i rozwoju, która zapewnia szczegółowe informacje dotyczące zaadaptowania się do pracy z domu i radzenia sobie z pracą zdalną. Liverpool aktywnie pracuje ze swoimi zawodnikami, Fundacją Liverpoolu i działającym przy klubie programem pomocy lokalnej społeczności Red Neighbours, by zapewnić, że reakcja społeczności na zaistniałą sytuację jest ukierunkowana na pomoc lokalnym rodzinom znajdującym się w kryzysie żywnościowym i tym osobom, które znajdują się w społecznej izolacji. Znacząca darowizna została dokonana na rzecz Banku Żywności Świętego Andrzeja w północnym Liverpoolu i tak dalej, i tak dalej. Klub rozpoczął inicjatywę skupioną wokół społecznej izolacji pod nazwą LFC Connect, mającą na celu utrzymanie kontaktu telefonicznego z najbardziej narażonymi w naszych społecznościach. Nasz zespół jest odpowiedzialny za kontakty z kibicami, jest zajęty kontaktowaniem się ze starszymi narażonymi, zapewniając im chociaż w ten wirtualny sposób towarzystwo i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że to są pewnie na niższych poziomach właśnie ci pracownicy, którzy zostali wysłani na te przymusowe urlopy, ale dostają 100% pensji, no, wymyślają różne programy, no, jak sobie pomóc, tak? No bo Liverpool dla mnie to jest synonim pomagania sobie, a gdzieś tam na szczycie korporacji podjęta została ta decyzja, którą, jak mówię, to są informacje choćby z ostatniej chwili, że Liverpool players left frustrated by club decision to for love staff, tak? I jest tutaj na zdjęciu Jordan Henderson, czyli kapitan. Nie ma cytatów, co prawda, no bo nikt oficjalnie nie atakuje władz klubu, ale piłkarze są tym zdeprymowani takim właśnie podejściem. Żeby nie było tylko, że Liverpool, mówiłem o tym, Tottenham również wysłał 550 swoich pracowników. Najpierw zostali obciążeni 20% obniżką pensji, ale wśród nich także Daniel Levy, który o tym zadecydował, czyli właściciel klubu, natomiast nie piłkarze. No i klub też postanowił, że skorzysta z rządowego planu pomocy w celu ochrony miejsc pracy. Czekajcie, miałem to, jak to się dokładnie nazywa. Coronavirus Job Retention Scheme. Tak to się oficjalnie nazywa. I jeśli chodzi o Tottenham, też wszyscy tych 550 pracowników klubu zostało w tym ujętych, i Daniel Levy tłumaczy to tak. Miażdżąca dewastacja przemysłu w wielu krajach, wzajemna zależność międzynarodowego handlu i podróży w każdym aspekcie codziennego życia dopiero zaczyna być odczuwalna. Każda osoba na tej planecie zostanie dotknięta, a za mojego życia nie mogę sobie przypomnieć czegoś tak wpływowego. Z ponad 786 tysiącami zainfekowanych osób, z prawie 38 tysiącami zgonów. To była informacja sprzed paru dni, więc niestety boję się, że już mamy 1 200 000 zainfekowanych na świecie i dużymi częściami świata w zamknięciu. Musimy zdać sobie sprawę, że piłka nożna nie może działać w bańce. Możemy być 8. co do wielkości klubem na świecie pod względem przychodów, zgodnie z badaniem Deloitte, ale wszystkie te dane historyczne są całkowicie nieistotne, ponieważ wirus nie ma granic, mówi Daniel Levy. Tak tłumaczy który on osobiście zarobił w minionym roku na 307 milionów funtów. Fakt, że jest jedną z 550 pracowników klubowych, od dyrektora po stewarda, którzy zostali objęci obniżką o 20% na początek w kwietniu i w maju. Zobaczymy, jak dalej. Mówiłem też o innych klubach. Newcastle United też skorzystał z tego programu. Też jest to może nie tak popularny klub, ale też o wielkiej, wspaniałej historii i też taki klub, gdzie ten etos był taki trochę podobny do Liverpoolu, mimo że nie było tych tak wielkich sukcesów, ale klub z robotniczego miasta i tamten etos też był. Również Norwich i Bournemouth, mówiłem o tym. A jeszcze sprawdzę, jak to wszystko komentujecie. Zanim ostatnia kwestia, czyli właśnie obniżki. Jasiu Fujara pisze: Panie Michale, jakoś Pan lepiej dzisiaj wygląda, taki zdrowszy na twarzy, włosy mniej kudłate, różowa, elegancka, wyprasowana koszula. Myślę, że niejedna dziewczyneczka, tu jest inaczej napisano, by zawiesiła oko. Pozdrawiam cieplutko. Myślałem, że piszesz to pod wpływem mojego treningu, że jeden trening, myślicie, że tak bym nie zmienił, ale czuję się świetnie, mam jakieś wewnętrzne poczucie, że czuję się dobrze, natomiast no, mięśnie odmawiają, tak? Współpracy są zakwasy. I Piotr Rutkowski pyta: Panie Michale, czy Pana zdaniem powrót Krzysztofa Piątka do Milanu jest realny? Moim zdaniem jest nierealny, ale i coraz bliższy, coraz więcej piszą o tym włoskie media, jest przejście Arka Milika. Dzisiaj znowu okładka, już nie pamiętam, chyba La Gazzetta dello Sport, nie mam jej zeskanowanej, ale rzeczywiście czytamy o tym, że Arek Milik, że jest absolutnie, jeżeli odchodzi Zlatan, Arek Milik jest numerem 1 do przejścia. No, trochę dla Milanu barierą jest cena, 40 milionów euro, tyle chce Aurelio De Laurentiis, bo wie, że tyle dostanie, tak, za piłkarza tak skutecznego w kolejnych sezonach. Natomiast no, trochę nie wiemy, jak będzie wyglądał świat futbolu, czy kluby dalej będzie stać na płacenie tego typu sum. Niemniej jest absolutnie Arek Milik numerem 1 w AC Milan, potwierdzają to wszystkie doniesienia i trzeba przyznać, że pewnie jest bardziej wszechstronnym zawodnikiem niż Krzysztof Piątek i Milanowi by się przydał. Pytanie, czy Milan by się przydał Krzysztofowi Piątkowi? Czy jeśli nie odchodzić, to do innej ligi, może do hiszpańskiej, może do Atletico, gdyby to się spełniło, może do Premier League, tam spróbować, słuchajcie. Nawet jeśli zainteresowany jest nim Everton, bo mówi się o Evertonie i Carlo Ancelottim, który przecież potencjał Milika i umiejętności zna doskonale, czy dzisiaj zmieniać Napoli na tak chaotyczny projekt, jakim jest Milan? Nie wiem, jakkolwiek bardzo lubię Milan i byłoby to ciekawe zobaczyć, jak kolejny Polak by się tam sprawdził, to nie wiem, czy bym nie odradzał w obecnej sytuacji Milikowi przechodzenia do Milanu. Właśnie, w czym dziś Milan jest lepszy od Napoli, tak? Inna rzecz, że Napoli to też będzie zupełnie nowy projekt, nowi zawodnicy. Pytanie, czy tam jest nadal miejsce w pierwszym składzie dla Arka Milika, a pewnie jako następca Zlatana przychodziłby w roli gwiazdy do Milanu. I wierzę, że jest potrzebny, bo po prostu byłby w stanie sam sobie zorganizować piłkę i wypracować sytuację. Nie czekał tylko w polu karnym na dogranie mu piłki i strzał do bramki, ale po prostu mam sporo wątpliwości, czy bym mu dzisiaj polecał ten klub. Dawid Szwed: gdzie trafi Milik i czy Piątek opuści Hertę Berlin? Może jak Haaland opuści Borussię Dortmund, to Piątek by mógł tam pójść. Już się mówiło o Piątku i w Borussii Dortmund, ale Erling Haaland nie opuści, moim zdaniem, jeszcze w najbliższym sezonie. Jeszcze najbliższy sezon spędzi w Borussii Dortmund. Jeśli ktoś stamtąd odejdzie, to Jadon Sancho. Dwóch takich zawodników nie mogą puścić. Moim zdaniem do tego nie dojdzie. Dlaczego po pół roku gry w Salzburgu, pół roku gry w Borussii Dortmund i już przejście, trochę nie chce mi się wierzyć. James Roth, Milik jest sprawdzony, Milan to dla niego klub poniżej, pewnie było o potencjału, ale mi przeleciało. Stefan Szabelka mnie tu pyta, panie Michale, co pan sądzi o występie pana Najmana, biorąc pod uwagę jakość, poziom i kulturę kanału sportowego? To był hate park, hate parki rządzą się swoimi prawami, mamy programy arcymerytoryczne, dzisiaj na przykład Oktagon Mateusza Borka o MMA, wczoraj bokserski program Janusza Pindery, no chyba najlepszego eksperta, jak tylko jest, i Edka Durdy. Mieliśmy dzisiaj Liga.pl z Michałem Żewłakowem, Łukaszem Trałką i Kubą Wawrzyniakiem, więc mamy w poniedziałek Misja Futbol o godzinie 10:30 tradycyjnie, więc mamy programy merytoryczne, mamy i programy rozrywkowe, gdzie widzowie mogą się dodzwonić. Taki właśnie był ten hate park. Wydaje mi się, że zrobił milion odtworzeń. No, nie zawsze będą tacy goście jeszcze w takiej sytuacji, tuż po przegranej walce, koniec kariery i tak dalej, natomiast ja jestem taki, że no, mi to żal było tego Marcina Najmana, no jak zobaczyłem, że idzie, po prostu wiedziałem, że w pojedynku na słowa i argumenty zostanie zmasakrowany przez Krzyśka Stanowskiego, tak jakby pewnie zmasakrował Krzyśka, gdyby do tego pojedynku doszło na ringu, tak? A że tym ringiem było studio i rozmowa, no to musiało się skończyć tak, jak się skończyło. Ciężko mi było na to patrzysz. Filip Dobrowolski, You'll Never Walk Alone, całe Anfield, no chyba, że jesteś Lorisem Kariusem i puszczasz gola, no chyba, że jesteś zwykłym pracownikiem klubu. Z Lorisem Kariusem oczywiście było to smutne, prawda, przepraszał kibiców ze łzami, część jechała po nim ostro bardzo, nawet życząc mu i jego rodzinie choroby czy śmierci, to nie było fajne, ale to oczywiście nie wszyscy kibice Liverpoolu. Natomiast to, że nie został w bramce, tylko został jakby no, odstrzelony, no to wiecie, no, też nie można mieć pretensji do klubu, że się pozbywa słabego ogniwa i cały czas chce się wzmacniać, tak? Za to akurat trudno mieć pretensje do Liverpoolu. Adrian Śliwonik pisze, cześć Michał, wracając jeszcze do LFC, czy to w sumie nie jest wina też przepisów panujących w Anglii? Wiadomo, że zdarzają się kluby z ludzką twarzą, ale jak widać są też takie, które wykorzystują to. Otóż Liverpool jest klubem z ludzką twarzą, nawet bardzo, jak mówię, decyzja gdzieś na szczytach korporacji nieprzemyślana, która jeszcze zostanie wycofana. Tak mi się wydaje. James Roth, Milik jest sprawdzony, Milan to dla niego klub poniżej poziomu. Do Milanu mogą brać Świderskiego czy Kownackiego. No, Kownacki, nie wiem, czy ma powrót do Serie A. Pamiętajcie, zupełnie nieudany sezon w Fortunie Düsseldorf, najdroższy transfer w historii tego klubu, ale trzeba przyznać też, że ani gola, ani asysty, ale trzeba przyznać też, że kontuzja. Teraz wielu z powodu tej pauzy piłkarzy wyleczy swoje kontuzje i końcówka sezonu, jeśli by do niej doszło, do takiej intensywnej gry, no może być bardzo ciekawa. Na przykład widziałem, że Marco Reus wypowiedział się, że w sumie no, nie jest zadowolony absolutnie, że jest koronawirus, ale że akurat on skorzysta o tyle, że się po prostu wyleczy, kończy rehabilitację. Kocia Morda pisze, Liverpool pokazał prawdziwą twarz, a ich piosenka według mnie nie da się jej słuchać, jest już teraz memem, więc właśnie tu jest, jak mówię, nie cały Liverpool, nie piłkarze, nie kibice, jakaś wierchuszka i dlatego wierzę, żeby właśnie nie stała się memem piosenka i powodem do żartów, to liczę, że z tej decyzji liczę, że się wycofają. Abstynent 16, proszę mnie pozdrowić, z góry dziękuję, wytrwaj w abstynencji, pozdrawiam serdecznie. A co do Liverpoolu, to decyzja skandaliczna, żeby zabierać kasę zwykłym pracownikom, a panom piłkarzom nie, bo przecież oni nie przeżyją miesiąca za taką kasę. Nikt nie zabrał tym pracownikom, dodajmy. Oni dostaną 100% swojej pensji, tylko 80% tej pensji zapłacą podatnicy. brytyjscy, tak? Czyli no nie mogę powiedzieć pani społeczeństwo, tylko brytyjskie społeczeństwo, rząd ze specjalnego funduszu. Doktor Chichot, szczerze, jeśli byłbym pracownikiem, nie miałoby to dla mnie znaczenia, kto mi płaci, klub czy rząd. Nawet cieszyłbym się, że klub może zaoszczędzić jakieś pieniądze, a i tak dostaje 80 lub 100%. Konrad Nowak prosi o pozdrowienia. Witam Panie Michale, proszę o pozdrowienia dla mojej dziewczyny Kati, która codziennie ogląda ze mną Pańskie live'y od kilku miesięcy. Pozdrawiam serdecznie. No to oczywiście, że bardzo serdecznie pozdrawiam. Szumidan Studio Tańca apeluje o łapki w górę dla Michała. Ja też dziękuję za wszystkie łapki w górę i za wszystkie suby. A propos tego, co jeszcze pisaliście teraz, że piłkarze nie rezygnują, to chcę powiedzieć, że rzeczywiście w piątek doszło do spotkania władz Premier League z przedstawicielami piłkarzy. Było tam jakieś stowarzyszenie też piłkarzy zawodowych w Anglii, które jest zresztą bardzo silną instytucją, bo różnie to wygląda w różnych krajach. I władze ligi zaproponowały obniżkę powszechną o 30%. Wielu piłkarzy się do tego nie pani i wielu to nie pasuje, a tymczasem wiemy, mówiłem o tym, 762 miliony funtów stracą kluby, jeśli sezon nie zostanie dokończony, więc jeśli piłkarze nie grają, a dostają, siedzą w domach, nic nie robią, dostają 100% swojej garzy. Stowarzyszenie Piłkarzy Zawodowych w Anglii, zobaczcie, jak argumentuje, jak broni piłkarzy, jak argumentuje, że nie warto im obniżać pensji. Ja bym na to nie wpadł, ale posłuchajcie. Otóż argumentują swoją postawę tym, że proponowana wysokość obniżki pensji przełoży się na spadek wpływu do budżetu aż 200 milionów funtów w skali roku, no bo piłkarze nie zapłacą podatków, tak? No bo będą zarabiali mniej, więc zapłacą mniejsze podatki. A to według Stowarzyszenia Piłkarzy Zawodowych to miałoby poważne konsekwencje także jeśli chodzi o finansowanie służby zdrowia. Piłkarze są świadomi, że właśnie ich podatki mają znaczny wpływ na finansowanie życia publicznego, a właśnie utrzymanie obecnych świadczeń dla społeczeństwa jest teraz ważne. Czyli takiego argumentu się nie spodziewałem. Zobaczcie, nie obcinajcie nam, bo dostaniemy więcej od klubu, to więcej zapłacimy państwu w podatkach, tak? Ciekawy argument. Nie jestem ekonomistą, a gdyby sobie obcięli te 30% i je po prostu przekazali na służbę zdrowia, nie wiem, czy ona lepiej by na tym nie wyszła. Na koniec jeszcze cytat z Wayna Rooneya, który były kapitan reprezentacji Anglii, teraz jak wiemy w Derby. Skarży się tutaj na presję, jakiej poddani zostali piłkarze. Presja, jaką wywiera się na nas, byśmy się zgodzili na obniżenie pensji, jest hańbą. Czy minister zdrowia desperacko chce odwrócić uwagę od tego, jak jego rząd radzi sobie z pandemią, pyta Wayne Rooney. Czujemy się tak, jakby wszyscy chcieli nas zawstydzić, przypierają nas do ściany i wymagają, byśmy ponieśli konsekwencje. Naturalny ruch, tak? Myśmy niczego nie zawinili, ale tak jak już tutaj ktoś wam pisał i tak jak pisał Daniel Levy, wszyscy poniesiemy koszty tej pandemii. Nie może być grupy społecznej, która pokaże wała, także myślę, że i ta postawa się zmieni. Kończę, moi kochani. Wayne Rooney pisze z TikTok. Nigdy nie miałem dobrej wymowy. Jarosław Cedro pisze, Liverpool dołączył właśnie do Barcelony w działaniach wbrew swoim zasadom i DNA, które kiedyś czyniły je wyjątkowymi klubami. Też o tym mówiłem. Te dwa hasła nadwątlone, ale liczę, że Barcelona uratowała twarz. Un klub, tak? Więcej niż klub. No i jednak, zobaczcie, piłkarze rezygnują z 70% pensji, opłacają w 100% pensje wszystkich pracowników klubu, więc trudno mieć do nich teraz im jednak wmówić, że nie więcej niż klub. You'll never walk alone. No, nigdy nie będziesz sam. Niby nie są sami, niby 100% pensji dostaną, ale zapłaci brytyjski podatnik, nawet jeśli nie jest kibicem Liverpoolu. No i co? Zostawiam Was z tą myślą i nadzieją, że jednak zobaczycie, będzie jakiś dementi, przemyślą, powiedzą, że jednak sami to zapłacą. Czuję, że tak się skończy, a przynajmniej tak powinno się skończyć. Dziękuję Wam za dzisiejszy live. Spotkam się z Wami już niebawem, na pewno w przyszłym tygodniu. Dużo atrakcji szykujemy też na kanale sportowym. Misja Futbol. Co my tam mamy? Quiz Etoto. O, jutro mam nagrania quizu. Jacy goście, a na razie cisza. A we wtorek ja prowadzę Hate Park wyjątkowy. Właśnie mogę powiedzieć, bo wiem to już na pewno, z przedstawicielami sportu paraolimpijskiego, jak niepełnosprawni sportowcy spędzają tą kwarantannę, brak treningów, przesunięcie igrzysk paraolimpijskich, ale będą wyjątkowi goście. Na pewno będzie Wojtek Makowski, niewidomy pływak i raper, i już zapowiedział, że zarapuje na wizji. Także widzimy się w najbliższym tygodniu. Dziękuję jeszcze raz za wszystkie łapki w górę. Trzymajcie się, kochani, zdrowo, uważajcie na siebie, uważajcie podczas spacerów, bo czytam, że jakieś horrendalne mandaty, naprawdę ktoś na myjkę pojechał, myje samochód, podchodzi władza i mandat nieprzyjęty, skierowanie do sanepidu do zapłacenia 30 000. Także uważajcie, trzymajcie się, uważajcie na siebie. Ciao, do zobaczenia.